Postanowiliśmy, że udamy się z dziećmi na Via Ferrata. Padł na Grunstein. Przynam am Königsee. Udaliśmy się naszym kamperem na Sztelplatz przy ulicy Königsee Fußberg. Ilość miejsc na Sztelplatzu była ograniczona do 40. Nie ma tam prądu. 50 litrów wody kosztuje 1 euro, a 2 euro czyszczenie toalety. Żeby dostać się na Grunstein, należy przejść przez rzekę starym drewnianym mostem, a następnie według znaków ścieżką pod całkiem sporą górkę. Na Via Ferrata można wejść trzema drogami. My wybraliśmy najłatwiejszą, Isidor, czyli wejście kategorii C. Pomimo, że Ferrata nie należy do najcięższych, dzieci mogą mieć tu problemy. Naszemu synowi parę razy musieliśmy pomagać, wspiąć się, bo jego nogi okazały się za krótkie. Przewidziany czas przejścia Via Ferraty to 3 godziny. Nam zajęło ona 4. Po zdobyciu szczytu czekała nas jeszcze godzinna wycieczka w dół na parking. I szczerze mówiąc, to była najcięższa część tej wyprawy.